Cześć, z tej strony Zeus, zapraszam na rozkminę taktyczną, w której to zobaczymy, jak CT może zająć praktycznie 2 trzecie mapy, rzucając mołotowy oraz flesze w celu zajęcia pozycji placu zabaw oraz mida przy fontannie. Zwróćmy uwagę na rolę zawodników w trakcie tego zagrania. Zadaniem Gołbiego jest spalenie drugich drzewek oraz sprawdzenie pozycji fontanny, a następnie placu zabaw. Wszystko to odbywa się po fleszach rzuconych przez kolegę. Moja zajmuje typową supportową rolę w tej rundzie. Na początku rzuca mołotowa na dołek, potem rzuca flesza na pik, na fontannę, następnie dorzuca flesza na plac zabaw, gdzie Gołbi pikuje właśnie obie te pozycje. Smoja po wyrzuceniu się z granatów następnie pomaga swojemu koledze na placu zabaw i zajmuje fontanny. Zadaniem Tapsena jest spalenie pierwszych drzewek. Następnie udaje się wprost do konektora, gdzie smołkuje on przejście i wyczekuje tam ewentualnych zawodników terrorystów. Dorzuca jeszcze sprytnego nejda na rurę przy wejściu do syfa, a następnie dzięki zajętej mapie umożliwia szybką rotację właśnie na pozycję syfa, a następnie na shorta w celu odbicia bombsite'u B. Runda ta niestety nie poszła po myśli zawodników CT. Zawodnicy terrorystów po prostu pobiegli monsterem i zajęli sobie bombsite B, wychodząc na trady. Jednak cały zamysł zajęcia tutaj przez CT 2 trzecie mapy jest bardzo trafny. Jednak wykorzystywane tutaj dużą ilość utility powoduje, że po prostu przy retake'ach nie będą mieli czym tak naprawdę odbijać bombsite'u. Jedyne co to smoki, które posiada właśnie Gołbi oraz Smoja. Zawodnicy CT, którzy holdowali właśnie bombsite B, czyli Tizian i Nex, powinni dosyć pasywnie stać na bombsite B w momencie, kiedy zostaje zajmowana górna część mapy. To jednak nie zostało zrobione i wówczas agresywne pozycje zostały zdominowane przez skillowych graczy zawodników Navi. To było wszystko w tej rozkminie taktycznej. Dziękuję za obejrzenie materiału. Subujcie, lajkujcie i to było wszystko. Dzięki, cześć.